Hej, to ja, Blippi. Dzisiaj poznamy niesamowite morskie stworzenia. To będzie super przygoda. Zapraszam! Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! Hej, to ja, Blippi. Widzicie, gdzie jestem? Tak, to miejsce nazywa się Marina. Marina to taki mały port, gdzie cumuje się łodzie i jachty. Ale tu fajnie. Chodźmy dalej. Wow! Dzisiaj zapraszam was do niezwykłego oceanarium w Bellingham w stanie Washington. Jestem pewien, że dużo się nauczymy o morskich stworzeniach i rybach. Lubię ryby. Idziemy! O, cześć! Jak ci na imię? Cześć! Mam na imię Casey. A kto? Miło cię poznać, Casey. Jestem Blippi. Czym się zajmujesz? Właśnie maluję na suficie różne zwierzęta żyjące w oceanie. Rety, dobrze widzę, że to są rekiny? Tak, zgadza się. Rekiny, kolenie. O, ale super! Bardzo mi się to podoba, ale powiedz, czy mogę wejść tam dalej i zwiedzić oceanarium? Jak najbardziej. Wow! Popatrzcie na to! Wow, poznawanie morskich stworzeń to super frajda. Tak, chodźmy. Wow, niesamowite. Widzicie to zwierzę? Ta ryba to płaszczka. Trudno ją zauważyć, bo doskonale wtapia się w piasek i kamienie, które ją otaczają. Tak, moje szelki na przykład byłyby słabo widoczne na pomarańczowym tle, bo też są pomarańczowe, a płaszczki nie widać na kamykach. I to nazywa się kamuflaż. Tak, kamuflaż chroni płaszczkę przed drapieżnikami. Wow, jakie ładne rybki. Są bardzo ruchliwe, widzicie? Hejka, cześć. Pływają sobie w kółko i widać, że mają z tego frajdę. O, co tu jeszcze mamy? O, widzę wodorosty i kamienie. Tak, Casey powiedziała, że mieszka tu zębacz. Wow, właśnie jest pora karmienia. Tak! Hej, Blippi, widziałeś zębacza długiego? Siedzi w swojej kryjówce. Kiedy jest głodny, wychodzi do nas na chwilę. Ma groźny wyraz twarzy, ale tak naprawdę jest miły. Czasem pozwala się nawet podrapać po brzuszku. Uwielbia krewetki. Zaraz go nakarmimy. Wow! Ile tu wspaniałych zwierząt! Tak bardzo mi się podobają! Spójrzcie tutaj. Wow! W tym pojemniku jest krab listownicowy. Widzicie go? Wow! Chwileczkę, odsunę te wodorosty. O, teraz go widać! Ciekawe jest to, że ten krab również stosuje kamuflaż. Tak, kiedy odżywia się wodorostami, które mają kolor jasnobrązowy, jego ciało też przybiera taką barwę. Ale kiedy je wodorosty ciemnozielone, jak ta listownica, wtedy zaczyna kolorem przypominać te wodorosty. Ło, ale fajnie! O, popatrzcie, krewetka! Cześć, krewetko! Jesteś taka urocza! Mogę cię pogłaskać? To spróbuję. Ho, ho. Nie boi się, ale milusio. Hej, a propos krewetek, spójrzcie na to. Wow, czy to nie wygląda jak krewetka? Zupełnie jak pancerz krewetki. Wow, krewetki i kraby mają tak zwaną wylinkę. Tak, wtedy wierzchnia warstwa ich pancerza tak po prostu z nich schodzi. Więc to... to jest tylko pancerz krewetki, który został po wylince. O, spójrzcie na te stworzonka. Wow, to są kraby pustelniki. Wow, kraby pustelniki mieszkają w muszelkach. Wow, patrzcie, co się stanie, kiedy go wezmę. Od razu schroni się w muszelce. No chodź. O, widzieliście? Ojej. Tak, chwilę temu było go widać, a teraz jest wewnątrz muszelki, żeby się ochronić. Okej, delikatnie go odłożę właśnie tak. O, ale akwarium!
Widzę, że są tutaj różne kraby i ryby. Pełno tu ciekawych zwierzątek oraz wodorostów. Widzicie ryby, które tam pływają? Halo, rybki! Hej! Jesteście głodne? Tak! Wiecie, co mam? Cały pojemnik specjalnej karmy dla rybek. Zawiera bardzo dużo składników odżywczych dla ryb. Tak, na przykład dla nas zdrowe są warzywa i owoce, bo mają składniki odżywcze. No dobrze, macie rybki? Świetnie, tak. A, spójrzcie, ile tu muszli. Są takie piękne. Jaka ta jest wielka, genialna. Ho, 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 niemal wielkości mojej dłoni. Wow. Okej. Okay. O, a ta ma ładny połysk. A ta muszla jest szpiczasta. Wow. O, jeszcze jedna szpiczasta. I ma takie malutkie kolce. Wow, piękne są. O, hej, co to tutaj robi? Patrzcie, to jest zabawka, a ta zabawka to jest ogończa. Hej, mam niezły pomysł. Rozejrzyjmy się jeszcze i zobaczmy, czy jest tu więcej pluszaków. O, widzicie to? Ogromny żółw morski. Wow, żółwie morskie są czadowe. Z wielką gracją poruszają się w wodzie. Płynę, płynę, płynę. Ale jest słodki. Okej, okay, zostajesz tu. Wow! Zobaczcie, mamy tu dwa łososie. Jeden jest w szacie godowej, a ten drugi nie. Wow, widzicie, jak pływają? Tak, łososie to ekstra ryby. Rosną takie wielkie. Tak, ale dzikie łososie są mniejsze. Okej, okay, położę je na tym blacie z innymi zabawkami. Wow! Potężny lew morski! Ale ten jest tak naprawdę malutki. Prawdziwe lwy morskie są wielkie i wydają dźwięki. Zabawne, co nie? O, ale słodziak. Okej, okay, odłóżmy go na miejsce. O, jest i kolejny pluszak! Wow, to przydacznia olbrzymia! Spójrzcie, ma podwójną muszlę, tak. Wow, otwiera się! Widzicie, co jest w środku? Tak, znaleźliśmy perłę! Wow, jaka ona piękna! O, ładnie błyszczy! A wiecie, że perły powstają na skutek podrażnienia małża drobiną piasku? Wow, a tutaj na dole... Ohoho, kolejna muszla. Tak, to jest krab pustelnik. Tak, fajny, prawda? Widzicie, krab także się chowa wewnątrz swojej muszli, żeby się chronić, tak? Tak, położę go na ziemi. A teraz znów się pokazuje. Chodzi sobie po dnie. A potem znów się chowa. Okej, okay, leż tu sobie spokojnie. Bywaj zdrów. Wow, inna zabawka. Tak, to jest ryba. Jak widzicie, ta ryba jest płaska. Tak, leży sobie na brzuchu, a oczy ma na górnej części ciała. Tak, i zwykle spędza czas na piaszczystym dnie morza. Ta ryba zwie się halibut, a halibuty rosną bardzo duże. Tak, ten halibut jest jeszcze mały. Uuu, jakie to słodkie! Wiecie, jak nazywa się ten zwierzak? Ija! Tak, to podpowiedź. Tak, to jest konik morski. Tak, nieco przypomina konika, nie? O, ma taki zakręcony ogonek, a widzicie to tutaj? Malutka kieszonka z dziećmi konikami morskimi. Uuu, hej! Wow, jesteś taki kolorowy. Wow, super. Zobaczmy. O, jeszcze coś. Jej, podziwiajcie. Kogo tu mamy?
Tak, to orka! Wow, są niezwykle piękne. Ohohoho, ośmiornica! Ośmiornice są bardzo mądre. Tak, każda z nich ma 8 długich ramion. Woohoo! Z przyssawkami na spodzie, którymi się przytwierdzają. Okej, okay, na razie. O, to jest waleń, a inaczej wieloryb. O, wieloryby rosną bardzo duże. Bardzo dużo ważą i oddychają powietrzem. Robią pszsz, zasysają powietrze, a potem schodzą pod wodę, gdzie mogą przebywać przez parę godzin. O, patrzcie! To białucha arktyczna! Wow, jest taka piękna i biała! Haha! Tak, jest tak biała jak śnieg! Tak! Białucha arktyczna uwielbia przebywać w zimnej, wręcz lodowatej wodzie. Wow! Co to takiego? Hej, co tu masz? Jedna z pułapek na kraby. I powiem ci, że złapaliśmy dziś dużo osobników. Właśnie widzę! Jest ich tu naprawdę mnóstwo! Ciekawe, jaki to gatunek. Ten gatunek to kieszeniec skalny. Bardzo przypomina kieszeńca magistra. Widziałeś już kieszeńca magistra? Tak, one są chyba trochę większe. Tak, zgadza się. Tak. Te są już prawie dorosłe. Wow, możemy wyjąć jednego, żeby obejrzeć z bliska? Wiesz, co zrobimy? Weźmiemy dwa i zobaczymy, który jest samcem, a który samicą. Okej, to jest super pomysł. Wow, popatrzcie! Mamy tu w wodzie dwa cudne kraby. Dobra, no dobrze, to po czym poznasz, który to samiec, a który samiczka? No tak, to dobre pytanie. Często je słyszę. Więc zacznę od samiczki kraba, dziewczynki. To patrzymy na jej brzuch, obracając delikatnie na grzbiet. Na chwilę się uspokaja. I szukamy czegoś, co wygląda jak taki duży trójkąt, którego nie ma samiec. W tym miejscu samica będzie mieć jajeczka w swoim brzuchu i potrzeba jej więcej miejsca, a samcowi nie. Okej, okay, czyli to jest dziewczynka, a to jest chłopiec. No pięknie, Blippi. Wow, patrzcie! Wow, kraby są super, a ja będę teraz udawał kraba. Prawda, że wspaniale było dowiedzieć się tyle o życiu w oceanie? Tak! Zobaczyliśmy różne słodkie rybki i inne stworzenia. Wow! Tak wiele wspaniałych gatunków żyje w wodzie, a my ludzie żyjemy na lądzie. Tak, to bardzo ważne, żebyśmy wszyscy dbali o czystość naszych wód. Cóż, musimy się już pożegnać, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem. B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo, super, to ja idę się dalej uczyć.